Cześć, dzisiaj mam dla Was filmik taki troszkę pokazowy, troszkę dziwaczny, ale z racji tego, że jestem wizażystką, mam takie zboczenie zawodowe, czyli przyglądam się kobietom tak na co dzień, jakie mają, noszą makijaże, właśnie tak codziennie, jak wyglądają. Mniej więcej dlatego, że chcę dostrzegać, z czym macie mniej więcej problem, żeby móc Wam tutaj na kanale to przedstawić i pokazać, jak możecie sobie z tym radzić. To po pierwsze. No i niestety widzę te trendy takie, które tak bardzo mi się nie podobają. Ja już nagrałam dla Was taki filmik, gdzie mówię o tych trendach internetowych, które mnie przerażają. Linka znajdziecie w opisie pod spodem. Wiecie pewnie, jakie trendy, tak? Te wielkie usta, dziwacznie wyrysowane brwi i w ogóle jakieś dziwne dążenie do stania się zupełnie inną osobą, do takiego, mam wrażenie, że klonujemy się po prostu i wszystkie kobiety chcą wyglądać tak samo. Dlatego dzisiaj chcę Wam pokazać taką różnicę pomiędzy makijażem dziennym, który podkreśla naszą urodę, który jest w miarę szybki, który wygląda zawsze dobrze, w którym dobrze się możemy czuć, a dosłownie charakteryzacją na co dzień, czyli przemienienie się zupełnie inną osobę. Ja oczywiście nie chcę Wam mówić, co macie robić, jeżeli lubicie taki styl i taki makijaż. Makijaż jest o tyle piękny, że możemy go zmyć i po prostu bawić się nim. To jest cudowne, więc nie chcę Wam mówić, co macie robić, ale chciałabym Wam bardzo pokazać, jak to wygląda z mojej strony, jaki jest mój odbiór i mniej więcej jaka jest różnica. Być może skusi Was to do tego, żeby się nad tym zastanowić i pokochać siebie takie, jakie jesteśmy. Dobra, na twarzy mam tylko krem taki CC z filtrem, dlatego troszkę się świecę, ale mocno nawilżam ostatnio moją skórę. I zrobię to w ten sposób, że jedną połówkę twarzy zrobię w makijażu dziennym. No, moment. A druga połówka twarzy będzie tą moim odzwierciedleniem trendów makijażu proponowanych w internecie. Dobra, to zaczynamy z jedną połówką twarzy. Najpierw nakładam na twarz podkład. Nałożę ten podkład, który ostatnio widziałyście w Chat Makeup, ponieważ mocniej go jakoś testuję, więc używam go ostatnio dosyć często. Dream Flawless Nude Maybelline. Odcień Ivory. Ok, szybciutko nałożyłam podkład za pomocą gąbeczki, nic trudnego. Teraz łapię za korektor Lasting Perfection, aby zatuszować zasini pod okiem. Teraz pudruję tą połówkę twarzy pudrem transparentnym Kobo. Teraz bronzerem Kobo Sahara Sand modeluję twarz, połówkę twarzy. Teraz brwi Aqua Brow numer 10. Dorysowując włoski tam, gdzie, w tą stronę, gdzie się kierują, tak? Rysowuję tam, gdzie ich nie mam. Tutaj do góry. Jest różnica, ale wygląda to mimo wszystko dobrze. Teraz żel do stylizacji brwi. Przeczesuję je delikatnie. Brwi w tym przypadku nie są ani krzaczaste, ani nienaturalnie po prostu wyrysowane jakąś dziwaczną linią. Są podkreślone. Wygląda to dobrze. Teraz oko. Baza Paint Pot Smaka Painterly. Teraz na całą powiekę nakładam matowy cień 505 My Secret. Łapię za kredkę brązową. Jest to kredka Big & Daring z Avon. Odcień Deep Brown. Podkreślam zewnętrzny kącik i linię rzęs.
Rozcieram linię, aby wyglądała bardziej naturalnie. Tuszuję rzęsy. To jest tusz RTBL. Teraz róż na kości policzkowe. Róż w kremie Majorette z Benefit. Wklepuję go za pomocą gąbeczki. Jeżeli bardzo lubicie rozświetlenie, nawet na co dzień, Merylu. Nakładamy lekko na róż. Tutaj. O, i gotowe. I teraz usta. Delikatnie jakaś konturówka. Różowa w delikatnym kolorze. Nie powiem Wam dokładnie, co to jest za firma, bo jest tutaj wszystko zmazane i niestety nie pamiętam. I tak prezentuje się połówka. Makijaż dzienny, taki, który pasuje naprawdę każdemu, każdej kobiecie. Jest to uniwersalny makijaż, delikatny, świeży. I myślę, że nic więcej tutaj nie jest potrzebne. Mamy podkreślone kości policzkowe, podkreślone oko, brew jest też ładnie i delikatnie podkreślona i ładny kolor na ustach. A teraz przechodzę do drugiej części twarzy. I tutaj w sumie muszę wykonać taki makijaż, który mniej więcej wizażyści wykonują na sesję beauty. Sesję jakieś tam fashion mocne, kiedy wszystko musi być mocno podkreślone do fotografii. I myślę, że stąd właśnie wziął się ten trend, że niektóre vlogerki pokazują po prostu takie makijaże jako makijaże dzienne, ponieważ one bardzo dobrze wyglądają na zdjęciach. Ale czy to jest dobre na co dzień? Okaże się i sami zdecydujecie. Teraz wykonam modelowanie twarzy kamuflażami i tymi wszystkimi metodami, które są prezentowane. Do tego celu na razie użyję kamuflaży firmy Glazer. Różnych odcieni, jest dwóch wieżyczek. Najpierw nakładam jeden odcień na całą twarz, żeby wyrównać koloryt. Teraz dużo jaśniejszy odcień. Nakładam pod oko. Teraz oczywiście ciemny odcień, aby wymodelować twarz. Teraz pudruję całość. Przypudrowane, teraz jeszcze trzeba dołożyć bronzera. Ten sam bronzer, żeby nie było. Teraz brwi i to jest ostra jazda, bo ja dotychczas nie robiłam takich brwi instagramowych i tym podobnych, czyli takich mocno wyrysowanych, bo tego po prostu wręcz nie toleruję, ale postaram się je odwzorować, więc Aqua Brow 10. Rysujemy linię. Mało tego, rysujemy drugą linię u góry. Teraz podkreślę jeszcze od dołu czarną linią, czarnym cieniem, bo ta strona musi być mocniejsza. Mamy dwie linie i teraz cieniujemy wewnątrz. Mogłam iść najpierw na jakieś korepetycje z tych brwi. Zaraz je poprawię, tak żeby było idealnie, nie martwcie się. Też nie chcę wyglądać karykaturalnie. Chcę, żeby to było mimo wszystko bardzo ładnie zrobione. Teraz odrobinę wyczeszę je w środku. Teraz, żeby brew była jeszcze bardziej idealna, muszę ją wyrównać korektorem od spodu. A jeszcze ją najpierw wyczeszę jeszcze tym żelem, który używałam wcześniej. Dobra. I teraz biorę kamuflaż i cieniutki pędzelek. Kamuflażem i cieniutkim pędzelkiem wyrównuję tutaj i rozjaśniam. Chociaż jeszcze jaśniejszy powinien być moment. I wyrównuję tutaj całą tą okolicę pod brwiami. No dobra, brwi skończone. I teraz przechodzę do makijażu oczu. Użyję też mniej więcej tych samych kosmetyków, czyli Beza Paint Pot. Jasny cień 505 na całą powiekę. Brązowa kredka, tylko tym razem będę podkreślać i dolną i górną powiekę. Najpierw górna.
otwieram. I teraz na dolnej powiece, tyle że troszkę niżej niż moja linia wodna, aby powiększyć oko. Jeszcze delikatnie muszę narysować kreskę. Kreskę rysuję żelowym eyelinerem z Collection. Ok, tuszuję rzęsy tym samym tuszem. Poprawiam się jeszcze troszkę białym cieniem. Chociaż powinnam jeszcze wymodelować oko, tak wiecie, żeby powiększyć. W sumie dobra. Łapię za brązowy cień. Obojętnie jaki brązowy, ja mam przy sobie akurat paletkę Rose Golden Soeva. I podkreślam załamanie powieki. Tą kreskę musiałabym jeszcze trochę wyciągnąć chyba, nie? Też tak mi się wydaje. Dobra, przykleiłabym jeszcze sztuczne rzęsy, bo też spotykam się z tym, że często sztuczne rzęsy na co dzień są noszone. Ja przykleję rzęsy Kiss. Teraz czas na wykończenie makijażu, czyli róż. Nakładam ten sam róż, żeby było sprawiedliwie. Troszeczkę więcej. Rozświetlacz, też Mary Lou. Ten rozświetlacz nakładam też pod łuk brwiowy i na powiekę. Widziałam, że są takie filmiki, aby ten makijaż pięknie wyglądał na tych selfie, które robimy sobie na co dzień, to rozświetlacz nakładamy również pod oczy. Nie róbcie tego, kochani, to naprawdę na co dzień nie wygląda dobrze. Oczywiście na zdjęcia, tak, na sesje zdjęciowe, może na jakieś wyjście wieczorne, ale nie na co dzień, więc ja też sobie tego teraz nie nałożę. Ok, i teraz usta a la Kylie Jenner. Ta sama konturówka. Tylko, że zrobimy tak, że ja nią wypełniam usta. Tutaj, żeby były jaśniejsze. Może wyznaczę kontur, ale zaraz będę jej poprawiać jeszcze inną pomadką. Tu co, wyglądają podobnie. Ale usta Kylie Jenner to przede wszystkim troszkę ciemniejsza pomadka na zewnątrz, żeby te usta wyglądały większe. To jest Bourjois Rouge Edition Velvet. Odcień chyba 07. Mhm. Normalnie to powinnam czymś zasać swoje usta, żeby były większe, ale nie róbcie tego naprawdę. Naciągacie sobie włókna waszej skóry, waszych ust i wygląda to strasznie później. I tak wygląda porównanie. Strona naturalna, czyli makijaż delikatny, podkreślone brwi, kontury twarzy zachowane, podkreślone delikatnie usta, oko wyciągnięte, powiększone, wymodelowana twarz, dodany róż, jest świeżość, jest połysk i przede wszystkim poznajecie mnie, tak? To jestem ja, ciężko mnie rozpoznać i ciężko nazwać to czymś sztucznym, ponieważ jest to naprawdę delikatny makijaż po to, aby po prostu czuć się dobrze. I druga strona, ja zdaję sobie sprawę, że ta strona jest atrakcyjna, bo mi się też podoba, na pewno pięknie by to wyglądało na zdjęciach. Jest wymodelowana mocno twarz, oko powiększone, seksowne, kocie, brew, no akurat o tej brwi nie jestem w stanie nic dobrego powiedzieć. Powiększone usta, oczywiście na co dzień to wygląda strasznie, po prostu tragicznie, ale może się podobać. Tak to wygląda. I teraz nie zrozumcie mnie źle, ja nie chcę Wam odradzać tej strony makijażu, jeżeli czujecie się sobą w takim makijażu, jeżeli uważacie, że ten makijaż to Wy.
że jest to wyrażenie waszej osobowości, dobrze się w tym czujecie. Nie będę wam tego odradzać. To jest wtedy piękne, jeżeli dobrze się czujemy we własnej skórze i w tym, jak wyglądamy. Ale jeżeli robicie sobie taki makijaż tylko i wyłącznie po to, aby upodobnić się do kogoś, aby stworzyć, być kolejnym klonem dziwnego trendu, który pojawi się w internecie tylko po to, żeby dobrze wyglądać na selfie, upodobnić się do kogoś i po prostu mieć zdaniem niektórych idealny makijaż, no to raczej bym to wam odradziła, ponieważ jesteśmy piękni tacy, jacy jesteśmy i traktujmy może makijaż w ten sposób, tak jak ubiór. Czyli chodzimy tak, jak jest nam wygodnie, w czym się czujemy dobrze, jeżeli jest to mini, super seksowne szpilki i tak dalej. Jeżeli to jest wasza osobowość, oczywiście jak najbardziej. To wtedy jest piękne, że nie wstydzimy się tego pokazywać to, jacy jesteśmy, tak? To jest najważniejsze. Więc makijaż też wyraża naszą osobowość. Jeżeli lubimy bardzo mocny, ciemny makijaż, malujmy się na co dzień, nie przejmujmy się tym, co pomyślą o nas inni. Ale nie kreujmy się na kogoś innego, po prostu bądźmy w tym wszystkim sobą. I to jest najwspanialsze, to jest godne podziwu i takie jest moje zdanie. Dajcie znać, która strona wam się mimo wszystko podoba. Pamiętajcie o tym, że chodziło mi głównie o to, jak wyglądamy na co dzień, tak? Bo taki makijaż na wieczór, okej, jeżeli tak lubicie i tak dalej. Ja też robię sobie mocniejszy, dużo makijaż na wieczór, też odrobinę powiększam, ale odrobinę powiększam usta, wyrównuję brwi i tak dalej, żeby po prostu makijaż nie zniknął w jakimś klubie czy w jakiejś restauracji, ale na co dzień staram się być sobą, aby mnie ludzie rozpoznawali na drogach, tak? Na ulicach, na krawężnikach czy w autobusie. Mimo wszystko chcę podkreślać to, co według mnie mam dobre i czuć się w tym dobrze. Więc taka jest różnica. A ocenę, opinię pozostawiam wam. Zapraszam was do dyskusji pod spodem, w komentarzach, pod filmikiem. Będzie mi bardzo miło z wami porozmawiać i poczytać wasze opinie na ten temat. Jeżeli filmik się podobał, kciuki w górę. Będzie mi bardzo miło, jeżeli subskrybujecie mój kanał, obserwujecie i chcecie być ze mną na bieżąco. Dzięki za oglądanie. Na dzisiaj to wszystko. Żegnam się z wami. Cześć!